te narzędzie może mieć też inne zastosowanie, nie tylko to, co przed chwilą wam pokazywałem. Na przykład możecie lofting zrobić. Dlatego możecie piękny poligon wytłoczyć. Wytłoczenie złożone. Chciałbym wam to pokazać. Ale otrzymuję nowy poligon. Można tutaj wygenerować pusty, niewidoczny poligon. To ten kolor mi się nie podoba. Taki jasny, bardziej mi pasował ten kolor. Jego nie widać na scenie, ale to nie szkodzi. Czy ja mam ortograficzny widok włączony? Chyba tak. Pokazuje mi. Bo to narzędzie ma duże możliwości, moi drodzy. Możemy kształty jeden taki narysować. Musi być otwarta przestrzeń. Zaraz wytłumaczę dlaczego. My się go skonwertujemy do krzywych. Bo wtedy będzie szybciej, nie trzeba rysować. I dzięki tej metodzie, którą teraz wam okazałem. Loft, wytłaczenie profilowe. Bo znalazłem sposób na szybszą metodę. Decimate Curve. Myślę, że chyba o przy tej ilości punktów będzie to ok. Klawisz 5, tu gdzie są te strzałki po prawej stronie klawiatury, to jest numpad. Jego używam do przeskakiwania widoku z widoku ortograficznego do widoku tego, który widzicie teraz. No i teraz przekopiuję tą krzywą. Wybaczcie, moi drodzy. Musiałem mojego psa wypuścić. Dzięki temu ja chciałem wam taką ciekawą rzecz pokazać, jak będę kopiował w trybie edycji krzywą. Zakrztusiłem się. Niestety, zaraz powiem, w czym rzecz. No bo jakbyście kopiowali w trybie obiektu, to będą dwa osobne obiekty, a my tego nie chcemy. My musimy w trybie edycji skopiować, to będzie jeden cały obiekt. Shift G. Dlaczego tak? Zaraz wam ciekawą rzecz pokażę, co chciałbym zrobić. To wam się spodoba, bo możecie też dzięki temu narzędziu zrobić ciekawy kształt, wygenerować. Ja to trochę robię źle, bo ja powinienem użyć innej techniki. To znaczy nie, że źle, tylko dlaczego tak to obracam? Dlatego, że to jest przestrzeń, a to jest taka opcja, o której zaraz powiem, a która jest fajna i dzięki niej możemy fajne rzeczy uzyskać. Ja chyba na chwilę się pozbędę i przełączę na Active Element. To miał być loft, ale dobra. Myślę, że chyba ten poligon, co tu jest, to chyba mógłbym zmniejszyć. Najlepiej zrobić to w widoku ortograficznym, aby nam krzywa na bok gdzieś nie zjechała.
co robisz? Bardzo ważne jest to, że musicie kopiować według odpowiedniej kolejności. To ma strasznie wielkie znaczenie, bo jeśli tak nie będziecie robić, to poligon zostanie źle wygenerowany. No i tutaj sobie zaznaczę to. Chyba tutaj, bo tu mamy koniec poligonu, wybiór opcji set first points. No jak on to tak dziwnie to zaznaczył? W takim razie switch direction, reorder splines. To w sumie nie powinno być tak. O, teraz jest dobrze, bo mam wam tak pokazywać. Bardzo ciekawy kształt wyjdzie zaraz, jak wam to pokazuję. Bardzo ciekawy. Tu sobie przerzucę na to. Wybiorę sobie to. To trzeba... to jest... tutaj jest ok. No i mamy wygenerowany kształt. Opcja stretch otwiera i zamyka nam poligon. No i sami widzicie, że wygenerował nam poligon. Sorry, no. Czy ja mogę to wyłączyć? O tak, zgadza się. Mam jeszcze coś takiego loops on strokes. Możemy trochę tym pomanipulować. Ej, cicho psy. Psy mi hałasowały. Cyclic follow. To nam zamknie pętlę, jaką zrobi, to my tego nie potrzebujemy. Cyclic cross, generalnie mówiąc, zamykam poligon, a stretch manualnie strzyma poligon. Właściwie ten tutorial powinienem inaczej nazwać. Opcję o nazwie set first point. Nie, cicho, była siła. Sorry, mój drodzy, pies zaczął mi jęczeć, a przecież wypuszczałem tego psa na spacer. Dobra, wybiorę, w takim razie nazwę inaczej ten tutorial. Ale dobra. Bo loft to ja bym chciał ładniejsze zrobić, bo program Blender oferuje dwa możliwości wytłaczania złożonego.